Siemanko kochani, witam was w następnym vlogu na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj myślę, że będzie bardzo ciekawy dzień, bardzo ciekawy vlog dla was, ponieważ chcę troszkę lepiej zorganizować swoje mieszkanie. Jak wiecie, my wynajmujemy mieszkanie, które już jakby od początku ma meble. Mieliśmy ten plus, że jesteśmy pierwszymi najmującymi, którzy wynajmują to mieszkanie, więc wszystko mamy świeżutkie, szafy, kanapy, ogólnie całe mieszkanie po świeżym remoncie. Ale po tych 7-8 miesiącach mieszkania w tym mieszkanku, 8, dobrze mówię, 8, zaczyna nam ciutkę brakować miejsca. Brakuje nam jakiejś takiej komody na jakieś papiery, które muszą być w domu, dokumenty, na jakieś takie pierdoły, no i jakaś jedna szuflada na buty. Więc dzisiaj mam zamiar jechać do Ikei, zobaczyć co ciekawego jest w Ikei, do organizacji ogólnie mieszkanka, no i kupić jakąś komodę, jakąś szafę, coś takiego po prostu nie za drogiego, i postawić mniej więcej gdzieś za mną, żeby mieć po prostu trochę czyściej w mieszkaniu, bo jak na razie takie papiery walają nam się gdzieś tam na stole, gdzieś tam pod telewizorem, a chciałabym, żeby wszystko było pochowane. Teraz to wygląda tak, że mamy taką malutką, bardzo wąską szafkę przy wejściu na buty. No i w jednej takiej półeczce mieszczą się tylko dwie pary butów, także no Kacper ma swoich par 4, no i ja tak samo po tej stronie mam swoje, nawet no ja mam akurat trochę więcej, bo wciskam więcej tych butów do jednej półki, no ale tak naprawdę no 4 pary to jest maks, jaki możemy mieć tutaj, a mi się na przykład nie podoba, że te buty leżą tutaj pod spodem. Po jednej parze jeszcze rozumiem, ale u nas zawsze leży tutaj na dole więcej par butów, a wszystkie inne buty, jakieś zimowe, letnie, klapki, japonki, wszystko jest w szafie z ubraniami, gdzieś tam na dole poupychane, więc po prostu no brakuje nam jednak tego miejsca, więc tak właśnie myślę, że gdzieś tutaj, gdzie mamy taką sporą wolną przestrzeń przy holu, przy kuchni, to że może gdzieś tutaj będzie mogła stać taka szafka. Teraz nawet tak myślę, że ten regał z kwiatami spokojnie może stać bliżej stołu, bliżej obrazów. Będzie tutaj po prostu stało w całości na panelach, a tutaj w tym miejscu bez problemu będzie takie miejsce na komodę i jeszcze będzie sporo miejsca, żeby tutaj pomiędzy kuchnią a tym regałem przejść. Także pomierzę sobie, jak na głębokość bym mógł być, ale myślę, że tak mniej więcej dotąd mógłby śmiało być i jeszcze będzie miejsce na takie swobodne przejście. Przypomniałam sobie w ogóle, że na tablecie mam aplikację Ikei i tu jest całkiem fajny podgląd na te wszystkie rzeczy, więc przejrzę sobie zanim pojadę do Ikei, żeby już wiedzieć mniej więcej czego szukam, jakich wielkości, i zanim wyjdę z mieszkania, no to po prostu pomierzę sobie to miejsce, gdzie chcę postawić ten regał, żeby wiedzieć jaką wielkość tego regału mogę kupić. Zrobiłam sobie screenę 3 produktów, które mi się podobają, 3 takich szafek stojących, więc zobaczymy, pojadę do Ikei, zobaczę jak to wygląda na żywo. Pomierzyłam sobie mniej więcej ten hall, także wiem ile mam miejsca na tą szafkę. Ugadałam się z moją siostrą, że pojedzie ze mną do Ikei, także będzie mi raźniej, pomoże mi wnieść to do samochodu, doradzi mi przynajmniej, także robię szybki make-up, no i jadę po Wiktorię. Wiem, że o kremach z filtrem gadam do zanudzenia, ale no oczywiście zaczynam make-up zawsze od kremu z filtrem. Pamiętajcie, ochrona jest ważna. Przede wszystkim podostarzenie skóry ograniczacie, ilość zmarszczek w przyszłości. A druga sprawa, no słońce nie jest zdrowe. Wiele chorób skóry jest właśnie powodowanych przez słońce, także chrońcie się. Ten filtr SPF jest oczywiście dostępny na drogerii, w drogerieflowy.pl. Także jeśli jeszcze będą pytania o moją stylówkę, okulary z zeszłego roku, bodajże z H&M-u, sukienka z zeszłego roku z Bershki. Także niestety nic nie jest z aktualnej kolekcji, podejrzewam, że już ani oksów, ani sukienki nie dostaniecie, ale jest bardzo fajna. Jest taka, jak ubierzecie ją do jakiejś, wiecie, eleganckiej torebki, eleganckich butów, to może być taka elegancka na jakieś wyjście ze znajomymi, taka miniuweczka, jak jest troszkę wyżej, a na co dzień do sportowych butów, tak jak ja ubieram, jest git, także bardzo wygodna, dobrze się w niej czuję. Ja w ogóle lubię jasne ubrania, rzadko kiedy chodzę w czerni, także pewnie to zauważyliście. Ja się w niej bardzo fajnie czuję. Podjechałam właśnie po Wikę i już do mnie biegnie Wika, jaka dopasowana steczką. No wszystko, no dopasowane. Dzień dobry. Dzień dobry.
Zadowolona, że jedziemy do IKEA? Tak. IKEA zawsze nie jest zła, co? Tak, to jest fajna. No to jedziemy. Mamy jeszcze listę życzeń zakupów od mamy. W sumie to krótko, bo tylko jedna rzecz. Do łazienki. Wika też w sumie mówi, że jak sobie coś zobaczy, tego jej spodoba, to sobie też będzie brała. Także myślę, że przejdziemy się po całej IKEA. No i też co nieco postaram się wam pokazać na vlogu, co jest fajnego. Ja tak jak wam mówiłam, jadę po szafkę, no ale wiecie jak to jest z IKEA. Jak się wchodzi i widzi się tyle ładnych rzeczy, to wszystko nagle jest potrzebne. Trafiłyśmy na bardzo miłą panią w informacji, także pomogła nam dobrać regał, wszystko wiemy, więc kierujemy się powoli już na dół. Pokażemy się wam tutaj z lustereczku w jakimś pokoiku. Wika, słuchajcie, dzisiaj jest tak dopasowana kolorystycznie, że oprócz koszulki ma jeszcze, zobaczcie, jaki piękny makijaż. Miałam teczkę jeszcze w kolorze, ale zostawiłam ją w aucie. Mamy napisane, gdzie mamy dokładnie wszystkie części do szafki, musisz otworzyć. Wybrałam szafkę stojącą Besta i ona jest jakby do skomponowania samemu przez siebie. Jakie chcecie drzwiczki, jakie chcecie półki. Wybrałam taką najbardziej klasyczną, więc idziemy ją odebrać. Mamy to dodatki też kupione, zrobię wam taki haul, co wzięłam jeszcze oprócz szafki. Mamy pełną torbę oczywiście już w domu, na miejscu. Także płacimy i pakujemy się do samochodu z tym. Standardowy wpad do IKEA, jak jedziesz z dwie osoby, to druga siedzi za tobą jak w Uberze. Obok siedzą meble, półki, nasza szafa, także ruszamy w drogę. Teraz nie będę nagrywała, bo mojego operatora kamery mam z tyłu, no a ja będę prowadzić. Wróciłyśmy, jesteśmy, Wika pomogła mi wziąć rzeczy na górę do mieszkania i zrobimy wam teraz mini haul, co kupiłyśmy z tych dodatków, nie? Jesteśmy i w sumie nie mamy dużo tych rzeczy. Więcej wam pokazałam w ogóle takich fajnych pierdółek, które mi się podobały w IKEA na TikToku. Nagrałam wam TikToka z tego, więc możecie zaznać mojego TikToka, nazywam się Kratek, tak samo jak w sumie wszędzie. A w IKEA kupiłam tak, serwetki zwykłe, tam są w spoko cenie, zwykłe, klasyczne, białe. Wzięłam 100 sztuk i do tej szafki, którą dokupiłam, to są, jak to się nazywa, segregatory? Nie, kartonowe te. Takie jakby segregatory do rozdzielania po prostu papierów. Może wiecie o co chodzi. Tutaj jest pokazany rysunek, jak to wygląda. Także serwetki kosztowały chyba tam 3 zł. Coś koło tego, 4 no. A to kosztowało 14. Dwie sztuki, dwa takie a la regałki, segregatorki. No jeszcze 3 paczki zawiasów. To tyle. No to już to szafki, nie? I dokładnie to tyle. Słuchajcie, błąd z naszej strony. Zostawiłyśmy szklanki przy wejściu i zapomniałyśmy o nich, że oprócz tych rzeczy, które wam pokazałam, kupiłam jeszcze szklanki. 6 sztuk, nazywają się Godis i to są takie zwykłe, klasyczne, niskie szklanki. Ja mam bardzo wysokie i duże. Nie dla wszystkich są fajne, niektórzy są po prostu mniejsze, a nie mamy takich małych, także tak, tak to się prezentuje. Jest dodatkowe 6 szklanek. Po IKEA czas na obiadek. Mam dzisiaj takie zdrowe placki ziemniaczane, nie takie wiecie smażone na głębokim oleju, tylko takie trochę bardziej fit, z takim jakby sosem węgierskim, ale bezmięsnym. Także trochę tak wegetariańsko. Wcinam oczywiście wszystko z cateringu Fit Appetite.
godzinkę 23.12 skończyliśmy składać tą półkę, szafkę i włożyłam sobie jakieś pierwsze rzeczy, tylko żeby tylko zobaczyć, czy wszystko mi pasuje tak jak chciałam. Na razie nie będę wkładała reszty rzeczy, bo musimy zamontować jeszcze zawiasy i pewnie też trochę się będzie przy tym kurzyć, ale to zrobimy już jutro, ale bardzo się cieszę, bo będę mieć dodatkowe miejsce na przechowywanie jakichś różnych właśnie czy naczyń, czy jakichś zapasów wody na dole, tutaj jakieś papiery, książki, więc subcio. Hej, kochani, mamy następny dzień i chciałam, żeby Kasia dzisiaj mi zamontował te drzwiczki, ale od razu pojechał do pracy i po prostu nie było jeszcze czasu, a chcę tego vloga już dzisiaj oddać do montażu, żebyście mogły go na drugi dzień zobaczyć, także po prostu sama się za to zabrałam. Jeszcze w ogóle w mieszkaniu wszędzie kartony i tak dalej, ale udało mi się zamontować jedne drzwiczki. Więcej już nie robię, bo samemu będzie mi ciężko, dolne było najłatwiej. No i już widzę, że nic się nie kurzy przy tym, więc śmiało mogę sobie zapakować całą szafkę, a po prostu już na gotowo wieczorkiem Kacper założy mi drzwiczki, ale pokażę wam, bo bez problemu udało mi się zamontować jedne dolne. Oto i one, jeszcze oklejone tą folią zabezpieczającą, ale zobaczcie, udało mi się normalnie skręcić sobie tutaj ten zawias, przykręcić, wszystko przemocować i nawet zrobić ten uchwyt, który zamyka na dotyk. Także spoko. Tutaj wyżej będzie mi ciężko, no bo trzeba trzymać drzwiczki w powietrzu i wkręcać te zawiasy, więc samemu nie dam rady, także to już zrobi po prostu Kacper z moją pomocą, jak wróci. No i poukładałam sobie już tutaj mniej więcej alkohole na tej półce, na tej szkliwo to widzieliście na przebitkach, no i teraz sobie poukładam resztę i pokażę wam już na gotowo, jak sobie co porozkładałam. I słuchajcie, została mi jedna półka wolna. Już wam pokazuję. Górę widzieliście? Tutaj poukładałam wszystkie swoje świeczki, które mam i okazało się, że jest tego naprawdę sporo i weszły tak na wcisk, więc muszę powypalać takie końcówki, jak mam. Mam sporo takich, wiecie, zaczętych i nieskończonych, niedopalonych do końca. Nie ściągnęłam dalej tej folii. No i tutaj położyłam sobie wszystkie papiery, takie jakieś dokumenty. Większość tych papierów, które mam, są w biurze, w firmie, no ale tutaj mam jakieś domowe, umowy o mieszkanie, jakieś, wiecie, kartki, papiery, długopisy, w razie gdyby trzeba było coś zrobić w domku, no i na dole mamy zapasy, także super, mamy dodatkowe miejsce, serio, ultra się cieszę. Więc tak jak mówiłam, wieczorkiem przykręcimy resztę tych drzwiczek już z Kacprem, a ja teraz muszę jechać do firmy, wypadł nam temat i okazało się, że muszę być jednak dzisiaj jeszcze w firmie, także zbieram się, jadę, z wami się żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dzięki, pa!